Teraz jesteśmy na Alei Wilanowskiej 122. Inwestycja Wilanowska. Dość enigmatycznie, jeżeli chodzi o marketing. Ale jest. Tutaj jeszcze są w lesie. Konstrukcja cały czas się buduje. Na najwyższej kondygnacji rozszalowują słupy. Nie, szalują. Zbrojenie na wierzchu, więc będą betonować. Kolejna kondygnacja, patrząc po budynku sąsiednim, jeszcze dwie dla nich. I tu przykład często komentowany, że można sobie podawać rękę i cukier między sąsiadami. No ale cóż, jesteśmy w Warszawie, jest ciasno. Lepiej nie będzie. Zapomnijcie o odległościach, jak na starych osiedlach. Tak można, to czemu by tak nie budować? Tylko przepisy pożarowe nas ograniczają, jeżeli chodzi o odległość. Nie mam doświadczenia ani z tym wykonawcą, ani z tym deweloperem. Patrząc na to, jak się buduje, no co, BHP zachowane, no bo jakże inaczej w centrum Warszawy. Znaczy, ściśle zurbanizowanej. Co najwyżej w taki upał mogliby zapomnieć o kasku. No, tak jak pan tam. Za gorąco.